Partnerem odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków. Naturalnie o ogrodach odcinek 154. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witam ciebie, Katarzyno, bardzo serdecznie, już trzecia dekada? Cza, trzecia dekada lipca. Tak jest. Witam serdecznie. Trzecia dekada, lip... dekada lipca. Jak zawsze ogrodnicy <goda> muszą wspomnieć y, oczywiście o pogodzie. Pogoda jest zwariowana, u nas teraz upały, u was jak? Ja wiesz, co? wszystko jest pomieszane. Trochę deszczu, trochę z upałów, trochę chłodu, trochę wiatru. Taki przekładaniec, Jacek Placek przekładaniec, inaczej mówiąc. No tak, tak. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Bookbit z dostępem do tysięcy audiobooków i e-booków w streamingu i polecać Wam będziemy w tym odcinku który będzie poświęcony nie książce, ale być, polecać Wam będziemy książkę Simony Kossak o ziołach i zwierzętach, którą możecie posłuchać na Bugbicie, ale najpierw kilka słów, jak zgłosiła się do mnie ta firma Bugbit z propozycją współpracy przy odcinku, który planowałem kiedyś, żeby zrobić, to ucieszyłem się, jak znalazłem książkę Simony Kossak. Ty znasz Simony Kossak? No tak, znam na tyle, że wiem, że to jest niesamowita osoba, która życie swoje poświęciła, podglądaniu i opisywaniu natury. Dokładnie. Ola mi trochę ciebie przypomina, bo ja miałem z nią kontakt, naprawdę taki, taki osobisty kontakt miałem, ale za chwilę powiem, dlaczego ona, ty ją przypominasz. On, może, może lepiej? Simona Kossak tak w skrócie była córką Jerzego, wnuczką Wojciecha, prawnuczką Juliusza Kossaków, tych malarzy słynnych i po skończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego Biologii, przeniosła się do Puszczy Białowieskiej i tam spędziła całą resztę swojego życia, obserwując zwierzęta, pisząc o nich, mówiąc o tych zwierzętach. No, wielka Wielka, wspaniała popularyzatorka puszczy białowieskiej i w ogóle przyrody. I ja ją spotkałem kiedyś w Białym Stoku. Będąc w Białym Stoku, słyszałem jej gawędy w radiu Białystoku. Pomyślałem sobie, fantastyczna kobieta, fantastycznie potrafi opowiadać, cudownie opowiada właśnie o przyrodzie, tak edukacyjnie, bardzo przystępnie dla osób, które nie znają się, nie kończyły biologii albo jakichś kierunków pokrewnych. I ściągnąłem ją wówczas albo jej gawędy ściągnąłem do Radia Gdańsk. I wiele lat były emitowane tej te gawędy przyrodniczej. W 2003 roku otrzymała radiową osobowość Radia Gdańsk. Już tutaj trochę mi przypomina, ty ją mi przypominasz, bo Katarzyna też jest radiową osobowością Radia Gdańsk, bo też ją no, kiedyś tak? odkryłem na kaszubach i też ją kiedyś ściągnąłem do radia Gdańskiej przez wiele lat opowiadałaś przecież o ogrodach i też dostałaś tytuł radiowej osobowości roku. Simona Kostak przyjechała wówczas na tę uroczystość. Mieliśmy okazję porozmawiać. Fantastyczna kobieta i. I co jest też fajne, wiele anegdot będzie także w tej książce, którą będę chciał, żebyście posłuchali w moim wykonaniu, bo na Bóg bicie to już profesjonalni aktorzy. Ja po prostu mam też tę książkę, która jest dostępna w wydaniu papierowym i jestem nią od dawna zachwycony. Katarzyno, chcemy dzisiaj rozmawiać o dzikim ogrodzie. O dzikim ogrodzie. Mhm. Tak jak Simona opowiada o Puszczy Białowieskiej, tak jak Simona opowiadała o życiu zwierząt, to my chcemy opowiedzieć Wam dzisiaj o tym dzikim ogrodzie. O tym ogrodzie zaniedbanym oczywiście w cudzysłowie, o tym zakątku ogrodu, który powinniście zostawić dziki. I nawet najmniejszy ogród, nie ma żadnej wymówki, nawet najmniejszy ogród powinien mieć. Jakiś nawet mikroskopijny, ale kawałek, w którym będzie mogło toczyć się życie. Nie te życie, o którym często opowiadamy, życie w glebie, ale to życie nad glebą. Nie? To, jest, to, jest, to jest ważne i chyba coraz częściej jest, można chyba nazwać, modą na tego typu dzikie zakątki porządnych ogrodach. W porządnych ogrodach. Tak, ja lubię, y, mówisz, że to jest moda, tylko konieczność, dlatego, że wszyscy widzimy, co się dzieje dookoła i wszyscy pozytywnie reagujemy na to, żeby pomagać y, tym innym y, mieszkańcom naszej planety i czy to jest pod ziemią, czy nad ziemią, który, którym jest teraz ciężej, dlatego że my, ludzie, którzy jesteśmy, no, jesteśmy niesamowitym gatunkiem, ale jesteśmy też gatunkiem, który troszkę czasami zapomina się i pędzi, pędzi, pędzi i nie dba o inne, innych mieszkańców. Ale jestem przekonana, że właśnie jeżeli wszyscy dowiemy się w końcu co trzeba robić i dlaczego, to będziemy działać, na, te, żeby ci inni mieszkańcy naszej planety, czyli właśnie ptaki, zwierzęta mniejsze, większe, owady i to, co żyje w glebie, żeby oni wszyscy mogli też z nami tutaj żyć, dlatego że wiadomo, czasami jest im trudno. Ja osobiście też uważam, że każdy ogród może być jak najbardziej przyjazny dzikim lokatorom tak? I każdy ogród powinien mieć większość swoich części przyjaznych, nie tylko jakichś tych zakątek. Zaczęło się od zakątków, ale teraz tak naprawdę widać, jak łatwo jest prowadzić cały ogród w taki sposób, żeby tam mogły być i owady, i ptaki, jakieś małe zwierzątka. No i tak jak mówię, bez szkody dla mikroorganizmów, dla grzybni, dla wiecie, takich mieszkańców, których nie widać gołym okiem, no bo widać gołym okiem, ale bardzo wiele osób, 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 tak, trzeba szanować. Nie widać pod ziemią, także musimy po prostu się poruszać ogólnie, wiedząc, że nie jesteśmy sami i pamiętając o tym. I wydaje mi się, że wtedy będziemy również i lepszym człowiekiem dla innego człowieka. Jak będziemy lepsi dla nawet owadów, ptaków czy zwierzątek, to będziemy od razu i lepsi dla, dla siebie, i też dla siebie, i dla innych. Tak, tylko, że te wszystkie zwierzęta, oczywiście, że to jest piękne, żeby mieć ropuchę, mieć jeża, mieć jaszczurki, czy jakieś, nawet węże to wszystko jest fajne, miłe, ale to także jest pożyteczne dla ogrodu, bo to są nasi sprzymierzeńcy. Oni żyjąc razem z nami, pomagają nam w tym prowadzeniu ogrodu, oczywiście. można tak nawet tak. powiedzieć. To są współgospodarze, współogrodnicy w tym naszym no tak, ogrodzie. to jest najlepsze, że nie tylko my robimy dobrze im, dobrze naszej planecie, tak, ale również robimy dobrze sobie, ponieważ skończy się to na tym, że będziemy mieli o wiele zdrowszy ogród, a to oczywiście Oznacza, że my będziemy musieli mniej w nim pracować. Oczywiście, że mrówki, ani biedronki, ani ptaki um, nie zrobią za nas takich rzeczy jak zbieranie plonów. No chociaż ptaki nam chętnie pomagają w sadzie zbierać plony, ale są rzeczy, które sami będziemy musieli zrobić w ogrodach. Ale zbieranie plonów, uwierzcie mi, jest o wiele przyjemniejsze niż walka z jakimiś chorobami czy szkodnikami. A właśnie w tym. Przede wszystkim pomogą nam inni mieszkańcy naszych ogrodów, tak? te, te dzikie, dzikie stworzenia, które mieszkają w naszych ogrodach, nad ziemią, w powietrzu, pod ziemią. Oni potra pomogą nam utrzymać ten ogród w jak najbardziej naturalnym stanie. A jak wiemy, naturalny stan to jest zdrowy stan. W związku z tym rośliny będą zdrowe, miało, będą miały grube liście, grube pędy, będą rosły w takim, um, będą miały wzrost, który jest odpowiedni, nie że jakiś taki, wiecie, szybki wzrost w związku z, z, z podrzucaniem nawozów sztucznych, ani nie skarłowaciały wzrost przez to, że ziemia jest całkowicie ułowiona, ale będą miały normalny, zdrowy wzrost, te, te, te tkanki będą ładne i grube i przez nie żadnym szyce nie będą miały, szansy się przebić tych swoich otworów gębowych, wessać się w te nasze biedne rośliny, ani też ro choroby grzybowe nie będą miały takiej łatwości dużej w, w zawieszeniu się, że tak powiem, i we wniknięciu w, w liście, pędy czy, czy, czy owoce, tak? I to jest najważniejsze dla nas, dlatego że spędzamy tyle czasu, tyle serca dajemy na wysiewanie, pikowanie, wysadzanie albo kupowanie roślin, tak? Organizowanie naszych ogrodów, Ym, zatrudniamy projektantów, później ogrodników, ale po co to wszystko robić, kiedy później te ogrody będą niszczały ze względu na to, że właśnie e, są chore. Także tu jest fajna rzecz. Tutaj to jest wygrana na wszystkich frontach, jak ja mówię. Jeżeli zaprzyjaźnimy się z e, przyrodą w naszym ogrodzie, no, to będzie dla nas lepiej, będziemy mieli więcej czasu też na to, żeby się potem tym ogrodem cieszyć. Ja ostatnio opowiadałem historię na oprowadzając po Twoim ogrodzie o kolejnej, może złe słowo próbie przerzucenia kompostu, bo moje kompostowniki to są właśnie takie żerowiska i siedliska wielu zwierzątek. I znowu odkryłem plandekę, żeby dorzucić trochę jakiejś materii, którą zebrałem, jakichś tam chwastów. Odkrywam, a tam wielkie kłębowisko padalców wielkie, naprawdę olbrzymie kłębowisko padalców. Jest ciepło, jest wilgotno, więc padalce postanowiły rozmnażać się w mojej pryzmie kompostowej. Tam będą składać jajka. Jeszcze za skrońca jednego spłoszyłem, więc zobacz, i padalce, i szczurki, i za skroniec jest, jest w jednej, w jednej, Sporej, ale jednej pryzmie kompostowej. I mam przed sobą tą książkę, o której mówiłem Simony Kosa, bo chcę, chcę też powiedzieć o jednym jeszcze płazie, o ropuchach. Chciałbym powiedzieć, nawet nie wiedziałem, że ona żyje kilkadziesiąt lat, taka Prawdę? ropucha, że taka dorosła ropucha, no, zanim się zacznie rozmnażać, to musi kilka lat minąć, bo po kilku latach dojrzała do macierzyństwa, pisze Simona, i odtąd rokrocznie wczesną wiosną odwiedza na kilka dni środowisko, w którym przyszła na świat. Tu w wodzie zostawia kilkumetrowy sznur tysięcy galaretowatych jajeczek, zapłodnionych przez towarzyszącego samca, a po skończeniu godów wraca do domu. Zmysł orientacji w terenie i czujność rosnąca z wiekiem bezpiecznie wiodą ją do norki pod kamieniem w pobliskim lesie. Ale te w norki ogrodzie. to są bardzo często w naszym ogrodzie. I właśnie chodzi o to, żeby zaprosić do naszego ogrodu padalce. Za skrońce, nie bać się. Ja wiem, że wiele osób się boi e, jakichś wężowych kształtów, ale to są bezpieczne zwierzęta, zarówno padalce, bo to jaszczurki, jak i za skrońce, bo nie są w ogóle. Jadowite, jedyną u nas brzmią jest żmija zygzakowata. One nie lubią towarzystwa ludzi, te, te, te groźne mm, żmije nie lubią towarzystwa ludzi, prawda? W... No trzeba, trzeba w nie wejść trzeba po Trzeba uważać prostu, oczywiście, żeby... żeby na nie nie wejść, ale one nie, 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 nie lgną, że tak powiem, także nie ma co się martwić, mhm. ale to prawda Jacku, tak jak mówisz. Mamy ropuchy, tak. mamy ropuchy, mamy jeże, to są zwierzęta, no te podstawowe. Które powinniśmy zaprosić do swojego ogrodu. Mówię o tych większych, bo jeszcze owady i ptaki to jest osobny rozdział. Tak, te, które widać także jak gołym okiem, ale naprawdę też fajna jest rzecz, że to dodaje Waszemu ogrodowi jakiejś takiej innej przestrzeni. Macie, macie w ogrodzie jakieś swoje zwierzątka, powiedzmy kota, psa, macie swoje rośliny, macie siebie i macie jeszcze kogoś, macie jeszcze dzikie zwierzęta i powiem wam szczerze, że ja spodziewam, że wiele osób, które nas słucha teraz ma u siebie w ogrodzie takich mieszkańców i uwielbia ich i opowiada o nich i czuje się z nimi, że tak powiem, że to jest jedna wielka rodzina. Ja wiem, że jak u nas chodziła jakaś ropucha właśnie po ogrodzie i to teraz wiem, że tam że, że, jeszcze, teraz jeszcze jak wiem, że ona tam kilka lat mieszkała, miesz mam nadzieję, że nadal mieszka, to w ogóle, wiecie, to sprawia, że czuje się człowiek tak, jakby był Rodziną z tą ropuchą. To jest to jest fajne. Tak, jak Ty opowiadałeś, twój jeż, moja ropucha, mój dzieńcią. Wiecie, wiadomo, że to jest głupota, bo ona nie jest moja, ale to człowiek się tak przywiązuje i to jest ogromny, ogromny zaszczyt, że może obserwować te dzikie zwierzęta, dlatego że dzikie zwierzęta oczywiście charakteryzują się tym, że one są dzikie, tak? Ym, I po prostu mhm. nie, no, nie daje się tak z nimi mieszkać, żyć, obserwować, tak? Ym, ale można czasami gdzieś siedząc po cichu w ogrodzie, czy nawet gdzieś coś. Odchwaszczając czy, czy, czy spędzając czas, nawet za oknem zimą, tak, jak się siedzi po drugiej stronie, czyli w domu, oglądać te, te, te ptaki, no przecież rudziki są słynne z tego, że są takim przyjacielem ogrodnika, one się w ogóle nie boją, naprawdę, one tak uwielbiają ogrodników, dlatego, że wiedzą, że ogrodnik coś tam pogrzebie w ziemi, coś wyrwie, coś przekopie, chociaż nie powinien, współchni ziemię i zaraz jakiś robaczek może dla nich się pojawi, także gdzie jest człowiek, to te dzikie zwierzęta, pomimo, pomimo tego, że są dzikie, one nauczyły się żyć, tylko pozwólmy im na to, dlatego, że my oczywiście czasami robiąc jakieś rzeczy, nie wiedząc o tym, no nie wpuszczamy tych tych, tych, tych zwierząt, czy owadów, czy ptaków do siebie, do ogrodu, albo też używając chemii, niestety, albo, ale ich możemy nawet niechcący zabić, bo na pewno nikt specjalnie by tego nie zrobił. Także pamiętajcie o tym i pamiętajcie, że macie ogromną siłę, dlatego że nawet jeżeli macie mały ogródek w mieście, jeżeli macie mały ogródek gdzieś tak przy jak, w jakiejś w jakimś, m, dzielnicy podmiejskiej, pamiętajcie, te ogródki to jest ostoja, Wielu małych dzikich zwierząt, już nie wspominam o ptakach, o owadach, to są ogrody, nasze ogrody. Ja nie mówię o, o wsiach, tak, no bo w samych wioskach też są ogrody, ale nie mówię o ogromnych polach rolnych, tak. Nasze ogrody miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie, to jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, pamiętacie, że jeżeli... Może każdy z nich jest mały, z osobna, ale jeżeli te wszystkie ogrody złożymy w jedną dużą całość, to tak jakby taki patchwork różnych miejsc, w których mogą te dzikie zwierzęta, czy ptaki, czy owady żyć. I one tego potrzebują, naprawdę. To są takie miejsca, gdzie one mogą znaleźć swoją oazę. I tak jak Jacku ty mówisz, nie bójmy się ich, bo one nam krzywdy nie zrobią. Jedyne co, jak ktoś może usiądzie na jeża, niechcący. <grym> Też nie, sobie nie zrobi, a co więcej one pomagają, bo takie ropuchy żywią się ślimakami, tak. owadami, szkodnikami, jeże, podobnie tak samo owadami te wszystkie padalce, zaskrońce żywią się, więc one nam czyszczą. A powiedziałaś o swoim dzięciole, to od razu mi się przypomniała taka e, fragment Simony Kosta o dzięciołach, pewnie nie wiedziałaś, ale może, że dzięcioły są samotnikami. O. I nie cierpią się nawzajem, więc każde spotkanie kończy się awanturą. No to dlatego one tak się awanturują wiecznie u mnie w ogrodzie. Nawet ciepła pora roku i konieczność założenia rodziny nie łagodzą ich charakterów. Wprawdzie łączą się w pary, lecz burzliwy związek trwa krótko, tyle by wychować potomstwo. Pewien poważny naukowiec, pisze Simona, znawca ptaków, krótko skwitował ich pożycie małżeńskie. Aż przykro patrzeć, jak się nie lubią. Oboje na zmianę wysiadają jajka. Karmią pisklęta, ale siebie unikają jak zarazy. Jedno czeka, aż drugie wyniesie się od dzieci. A jeśli spotkają się w otworze dziupli, natychmiast wszczynają sprzeczkę. Niesamowite. To teraz tak strasznie. To naprawdę warto posłuchać, poczytać, żeby zrozumieć te, to zachowanie, bo one właśnie zawsze. Ja byłam zawsze zdziwiona, że te dzięciały są takie głośne u mnie. One się tak wykłócają, naprawdę. No teraz już wiem dlaczego. No to jest fajnie, zrozumieć ten dzień. Takie dziki stare, śmiad. dobre małżeństwo. Tak, tak, bardzo dobrze. Dobrze, Katarzyno. Wiemy, że zwierzęta są istotne. Ważne są owady, ważne są płazy, gady. Im więcej tym lepiej powiedzmy tak. Ale jak w takim razie, jak powiedziałem, że każdy powinien mieć taki dziki zakątek, takie miejsce, w którym takie zwierzęta będą mogły żyć, będą mogły się chronić, będą mogły się rozmnażać. Jak stworzyć? Jak stworzyć taki dziki zakątek w naszych ogrodach? Mhm. Jak oprowadzamy gości po ogrodzie, wzgorzałem. To ja często mówię popatrzcie tutaj na te składowane drewno od chociażby w ogrodzie leśnym. Tam leżą pnie, które nie są używane, które po prostu mają spróchnieć. One mają się rozłożyć, będąc miejscem schronienia dla wielu owadów, być może także dla zaskrońców, dla padalców. Kiedyś przy polach zbierano wielkie kupy kamieni, tak? No bo w Pola rodziły kamienie, gdy orało się tak? i one wychodziły i zbierało się z brzegu pola, gromadziło się na takiej stercie, i potem się okazywało, że to było świetne miejsce gniazdowania trzmieli, które uwielbiają takie dziureczki właśnie, prawda? Jak stworzyć takie miejsce? Jak myśleć o takim miejscu, gdzie te zwierzęta będą miały swoją szansę? Ja myślę, że bez względu na to, czy mamy mały czy duży ogród... To musimy sobie zapisać takie trzy punkty. I jeżeli będziemy mieli wszystkie z tych trzech, trzech punktów, to już na 100% będziemy mieli życie w ogrodzie, ale chociażby jeden, słuchajcie, bo może sąsiad będzie miał lepsze warunki, to ten od sąsiada rudzik będzie do Was wpadał na chwilę i wtedy się zainspirujecie. Ale tak, pierwsza rzecz to oczywiście jedzenie żeby te wszystkie dzikusy do was przechodziły, to muszą przechodzić po jedzenie, bo one nie przyjdą do was wiecie popatrzeć na was. One się nie interesują takimi rzeczami. One przyjdą, jeżeli będzie jedzenie. W związku z tym pomyślcie, co mogą takie dzikie y, zwierzęta czy ptaki jeść? Oczywiście dzikie ptaki będą jadły, jeżeli chodzi o rośliny, to przede wszystkim nasiona po kwiatach, tak jak kwiaty przekwitają, no to no taki jest wiecie, no taki jest proces życia roślin. Że roślina kwitnie i później po, kwi po kwiatach następuje, yy, przybrabia się w, w, w owocostan, w nasionostan, tak? No i więc te przede wszystkim nasiona muszą być w tym ogrodzie dla ptaków. A co to oznacza? A to oznacza, że jak przekwitają wam jeżówki, rudbekie, wiele innych kwiatów, tak? to nie przycinajcie ich od razu do Ziemi, zostawcie je aż do wiosny, aż do ostatniego momentu, kiedy możecie w ogóle dopuścić do tego, żeby jeszcze były starczały nad Ziemią i dopiero wtedy je przycinajcie do Ziemi. Także zostawiajcie rośliny dla ptaków jak najdłużej, na przykład, tak? Druga rzecz, jeże, ptaki um, i inne ropuchy, tak? To wszystko je szkodniki, to co my nazywamy szkodnikami. tak? Nawet małe norniczki jedzą e, jeże podobno. Znaczy, jeże jedzą małe norniczki. Jeże jedzą tak? małe norniczki. <głos》>, powiedzmy to w ten sposób. <głos》> Także pamiętajmy, co to oznacza? To zna oznacza, że nie walczmy tak zacięcie ze wszystkimi szkodnikami w ogrodzie. Zostawmy tę mszycę w spokoju, niech te ptaki czy biedronki, czy larwy biedronki wcinają te mszyce. I też to samo wiecie ze ślimakami. Nie wybijajcie w każdego ostatniego ślimaka do końca w ogrodzie. Jeżeli ślimak idzie po ścieżce, to zostawcie go w spokoju. Niech se go ptak zje. Jak ślimak siedzi na waszej sałacie i już ma pół liścia zjedzonego, tak? Jak to się mówi u nas na kaszubach, jak ma pół liścia zjedzone, to wtedy już okej, okay, to ten ślimak trochę przegiął, tak? Także ten ślimak już można się z nim pożegnać. Ale wiecie o co chodzi, By nie czyścić tak nad. Nadgorliwie wszystkich szkodników w ogrodzie, dlatego że one przecież są dla kogoś pożywieniem. Więc jeżeli to pożywienie im zmieciemy tym innym zwierzętom, ptakom, owatom, które ów my używamy, uważamy za pożyteczne, no to po co one mają przyjść do naszego ogrodu? Dodatkowo, oczywiście, jeżeli chodzi o ptaki, dokarmiamy, tak? Dokarmiamy ptaki, możemy dokarmiać jeże, tak? Czyli jedzenie jest bardzo ważne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, może nie wiecie o tym ale one również potrzebują się napić. Tak? Także muszą zjeść i muszą sobie wypić i wtedy będą szczęśliwe. Czyli w ogrodzie, jeżeli nie macie, przede wszystkim podstawą jest Mniejsze lub większe oczko wodne. Wiadomo, że posiadanie oczka wodnego w ogrodzie wiąże się też z innymi rzeczami: czy jest duży, czy jest mały, czy mamy dzieci, czy nie, czy chcemy się później bawić w oczyszczanie tych oczek, bo małe oczka trzeba troszkę bardziej pielęgnować, ponieważ one no, nie mają takiego balansu naturalnego. Ale uwierzcie mi, jakąkolwiek kałużę macie w ogrodzie, to oznacza, że macie życie. To jest niesamowite, po prostu ono się pojawia znikąd, z powietrza, i zaraz Wasz ogród jest, zaczyna tętnić. I jeżeli nie możecie mieć takiego stawu czy oczka, to możecie spokojnie mieć poidełka dla ptaków. I pamiętajcie, mam nadzieję, że oglądaliście w moim programie Grunt to Ogród. To mogą być różne, przeróżne naczynia. Ja mam u siebie osobiście naczynie, które kiedyś było takim karmikiem dla świń. Tak? Mogą to być naczynia, które się sprzedaje, takie ładne ceramiczne. Jak my mamy u siebie wzgorzałem, piękne są. Ja, ja też zawsze tak myślę, ale ja u siebie już mam to. Ten karmnik dla świń, więc nie potrzebuję. Ale ceramiczne, wiecie, do ogrodu one są troszkę mniejsze. Um, możecie mieć. Um, takie, które są troszkę wyższe, czyli będą tylko dla ptaków. Ptaki będą tam jadły i się chlupały, bo ptaki uwielbiają się chlupać w wodzie. Jeżeli tylko dacie troszkę, zostawicie ogród na chwilkę, chociażbyście usiedli na, ym, na ławce na chwilkę, po cichu, to zaraz zobaczycie, że jakiś ptak podleci do takiego, do takiego miejsca, do takiej miseczki czy takiego talerza i zaraz będzie się w nim mył. Tak? Także możecie albo zrobić podwyższone poidełka i y, tzw. Wanny, tak zwane wanny, bird bath dla ptaszków, albo możecie je postawić na ziemi. Nisko i wtedy z nich również skorzystają ropuchy, jeże i inne, i inne zwierzęta, które są na ziemi, nie potrafią latać, tak? Ale wtedy pamiętajcie, żeby do takich poidełek, czy do takich pojemników te zwierzęta miały na czym wejść, także zrobić im takie malutkie stepping stones albo właśnie z kamieni, albo jakąś kładkę. Tak, bo pamiętajcie, że, że, że one nie mogą po prostu wskoczyć do tej wody, tak? to jest bardzo ważne. Ale też uważać, mówisz o poidełkach, to też nie chodzi o to, żeby było naczynie z głęboką A. wodą, bo, bo dla owadów to nie będzie zbytnio przydatne. Dla ptaków także być może, jeśli będzie głębokie, to może być niebezpieczne. Chodzi o to, żeby one mogły gdzieś się utrzymać, gdzieś stanąć i pobrać wodę i napić się tej wody. Ty mówisz o tych poidełkach, bardzo często w tych sklepowych poidełkach, które są także w Zgorzałem, Przedawane. Jest już na wyposażeniu kamień do wypełnienia tych poidełek, po to, żeby te ptaki i te owady mogły przysiąść na kamieniu i bezpiecznie napić się tej wody, ale to może być każde naczynie. Ja po prostu stosuję u siebie. Mam podstawkę pod doniczkę, mhm, którą bardziej. wypełniłem po prostu kamyczkami, i tylko dolewam wody, żeby spokojnie mogła, mogły owady. Tak pić. dolewać i też wiecie, no też warto czasami zmieniać wodę, dlatego że może się tam zrobić, troszeczkę już wiecie, no to jest jednak taka woda stojąca, to to, to szybko jakoś tam się psuje. Um. Także jedyne, co to, to jakiś oczywiście pojemnik bez dziurki i macie już coś dla motyli również, tak? Zapominamy o motylach, a motyle tutaj też są ważne, są częścią tego naturalnego świata, są piękne, są pożyteczne. Bo nie wspominaliśmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że przecież owady jeszcze nam zapylają rośliny w ogrodzie, tak? Także naprawdę tych benefitów, tych, 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 tych dobrych rzeczy, bytowania owadów, małych zwierząt, ptaków w waszym ogrodzie jest naprawdę długa lista. Także dajecie im jedzenie, dajecie im picie i musicie dać im trzecią trzecie? rzecz. I tutaj właśnie w tej trzeciej rzeczy to są dwie ukryte. To jest schronienie, tak? Tak jak Jacku wcześniej mówiłeś, czyli muszą mieć miejsce, gdzie się czują bezpiecznie. Czyli to są e, przede wszystkim miejsca, gdzie nie chodzimy co tydzień z kosiarką, tak? Gdzie nie robimy im e, po prostu maniany, tak? Szumburu. E, I... To są takie miejsca, gdzie pozwalamy roślinności troszkę dzi bardziej dziko rosnąć, więc każdy dziki zakątek w ogrodzie. Właśnie ułożone takie jakieś stare kłody sobie na kupce, niech sobie leżą latami, się powolutku rozkładają. To będzie nie tylko miejsce, gdzie może pod spodem wykopać sobie jamkę jakiś, jakiś jeszcze in, czy, czy inne zwierzę, ale również oczywiście tam znajdą schronienie i dużo, dużo, dużo jedzenia grzyby i owady. Tak? Także to przecież uwielbiam takie rozkładające się. no One rozkładają drewno, tak? One po to, to, po to są. I właśnie te miejsca schronienia, o przycinanie rabat, o tym wcześniej mówiliśmy, żeby nie przycinać zbyt szybko rabat, je jesienią, jeżeli się da, tylko zostawić do wiosny, żeby przez cały sezon, od momentu, kiedy ta rabata w maju się zagęści roślinnością, aż do przyszłego kwietnia, kiedy znowu ją przytniemy do ziemi, żeby ona była gęsta, żeby tam też znalazły, mogły znaleźć schronienie jakieś, jakieś zwierzęta, małe ptaki, słuchajcie, no i na przykład żywopłoty. Żywopłoty są bardzo ważne i żywopłoty em, oczywiście drzewa, krzewy. Zastąp nie nie, warto jest zastąpić każdy płot żywopłotem, dlatego że właśnie w takim żywopłocie znajduje schronienie przecież multum ptaków. No już nie wspominam o takich mniejszych rzeczach, ale same ptaki uwielbiają schować się w żywopłocie. I pamiętajcie, że jak będziecie mieli właśnie karniki czy, czy wodę dla ptaków, to też nie, ptaki nie będą z tego korzystać, kiedy będzie ogród ogromna, otwarta przestrzeń. Po środku tego będzie nagle stał jakiś, jakaś, jaka, jakiś pojemnik z, po z jedzeniem czy jakaś woda. Wiecie, ptak zawsze przeżyje w świadomości, że zaraz na niego ktoś może zapolować jakiś większy ptak. Dlatego jeżeli macie więcej haszczy w ogrodzie, tym będziecie te ptaki będą się bardziej bezpiecznie czuły i tam też stawiajcie miejsca, gdzie one mogą pić i jeść. A jak będą miały miejsca, gdzie się będą chroniły. Czyli ten trzeci punkt, to również będą miały miejsca, gdzie będą mogły się rozmnażać. No, akurat dla wielu ptaków możemy wieszać dodatkowo budki lęgowe. No wiadomo, będą się rozmnażać. Ale tak naprawdę, jeżeli im zapewnimy, nie, im, nie tylko ptakom, ale ogólnie, jeżeli dzikim mieszkańcom naszym, naszych ogrodów zapewnimy, zapewnimy miejsca, gdzie mogą się schronić, bez żadnych problemów, nikt ich tam nie będzie nękał, to one również tam będą miały możliwości się rozmnażać. Więc jedzenie, picie i miejsce do schronienia. To samo co my. My też ludzie to samo potrzebują. Nie ma zwierząt, które są hmm, jakoś bardzo zbyteczne w ogrodzie, takie, których nie lubimy, jak krety, czy nornice, czy myszy. To także jest jakiś tam element naszego ogrodu. Jakiś tam mówię, bo nie chcę narazić się tym, którzy kochają krety, i nie chcę narazić się tym, którzy zwalczają krety, bo krety dla wielu są problemem. Zawsze dają nam tą ładną ziemię w Skopców, o czym Katarzyna opowiada, że to jest fantastyczna ziemia i warto korzystać. Nornice, no, jak to Kasia mówi, trzeba polubić te nornice. Ona chyba polubiła swoją nornicę nawet w tunelu foliowym. Tam kręci się całkiem nieźle się. ta nornica u Ciebie, Katarzyno, ale, ale cóż tu zrobić, trzeba polubić. Tym bardziej, że z takich dziurek, takich otworów, takich norek po myszach, po nornicach korzystają inne gatunki zwierząt, od chociażby trzmiele. U mnie kiedyś zalęgły się myszki takie leśne z pięknymi uszkami, miały norkę, wychodziły, wychodziły. Tą norką obserwowałem, takim otworem z tej norki wychodziły, obserwowałem. One zrobiły sobie norkę między dwoma kępami melisy lekarskiej. No, wiosną już ich nie było, ale za to wiosną. Mama trzmiela się znalazła, znalazła tam ten otwór i tam założyła gniazdo i po prostu tak. wykorzystała Słuchajcie. tak, bo trzmiele wykorzystują takie, takie norki, takie e, otwory. To jest o, zakątek, dziki zakątek w ogrodzie, który każdy może mieć, każdy może zostawić trochę drewna, każdy może przestać używać chemii, każdy może wspomagać ptaki, tworząc miejsca do żerowania, do e, picia i do schronienia. Ale takim dzikim elementem ogrodu, o którym chciałem, żebyś Katarzyna też powiedziała, bo to nie tylko są zwierzęta. Jeśli myślimy o dzikim ogrodzie, to nie jest tylko, że, że są wspaniałe zwierzęta, to są także chwasty. Chwasty również są dzikimi zwierzętami. Nie, 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 nie. To nie chodzi mi o dzikie zwierzęta. Chodzi mi o dziki ogród. Mhm. O dziki ogród i dziki zakątek. I że chwasty. sprawiają, że jest dziki. Sprawiają, że, to jest, że, jest, że jest dziki, ale że też są ważne. Oto chociażby jak mówimy o pokrzywie, bardzo często przecież mówimy o tym, że robimy gnojówki z pokrzywy, ale przy okazji od razu podkreślamy, słuchajcie, tylko nie wyrywajcie tych roślin z korzeniami, nie, nie dajcie szansę, oberwijcie w połowie. Niech ona ma szansę jeszcze się rozkrzewić, odrosnąć, bo ona jest miejscem żerowania i rozrodu przecudnych choćby motyli. Tak, i są takie rośliny, które po prostu. Warto zostawić w ogrodzie, nie wyrywać wszystkiego do gołej ziemi. Oczywiście, no przecież to jak najbardziej liczy się do naszego pierwszego punktu, czyli do jedzenia, które zapewniamy naszym dzikim mieszkańcom ogrodu. To są pokrzywy, i w pokrzywach akurat tutaj znane są z tego właśnie, tak jak mówi, że gąsienice uwielbiają liście. Ale są te też rośliny kwitnące. To są um, mniszki lekarskie. No wiadomo, kwiaty są ukochane, ukochane przez owady, przez motyle, ale mniszki lekarskie mają piękne nasiona. I te nasiona są przysmakiem właśnie dla małych zwierząt. Um, Także no, to musimy po prostu podchodzić do ogrodu jak do jednej wielkiej całości. Tak? To jest jeden, jedno, jeden, jedno siedlisko. I w tym siedlisku musi być wszystkiego dużo. Pomyślmy o swoim domu. Przecież mamy tyle sprzętów, mamy tyle rzeczy, które nam są potrzebne. Jedno do drugiego, z trzecim się połączy i będzie nam jakoś się żyło. I podchodźcie troszeczkę też w ten sposób do ogrodu, że te wszystkie części są bardzo ważne. Tak? Nie możemy tak naprawdę go wyszorować ze wszystkiego, co nam się wydaje, że nie jest tam potrzebne, bo wszystko jest potrzebne. No i też pamiętajmy o tym, że my jesteśmy na trochę nowi w tym wszystkim, tak? jeżeli chodzi w ogóle o życie na Ziemi. I zobaczcie, jak niesamowicie się te dzikie zwierzęta przystosowują do życia z ludźmi. I to też chyba warte jest wspomnienia że i, i, i też szacunku za to. Tak? Dlatego, że widzicie, no, koty to są takie, że koty są na pół dzikie, ale jednak koty troszkę się nas wykorzystują, prawda? Ludzi, nie powiem. Psy są mało dzikie, nie powiem. Pies i człowiek to są najlepsi na świecie przyjaciele. No ale cała reszta, która nas otacza, to są prawdziwie dzikie zwierzęta. I gdzie oni mają pójść? Gdzie te dziki mają pójść, które, rozry, które ryją w Sopocie koło akwaparku? Gdzie mają pójść te, te lisy, które przychodzą do was, do ogrodów i wyjadają jedzenie, kocie? No pamiętajmy o tym zawsze, że Nasze osiedla się rozrastają, nasze miasta się rozrastają, nasze drogi się rozrastają, i to jest bardzo trudne dla dzikich zwierząt. Ja zawsze, jak widzę takie mosty zielone, to się tak cieszę, że pamiętaj. Chociaż i tak jest bardzo smutno, że w ogóle takie autostrady przecinają naturalne miejsca, gdzie te zwierzęta mogły sobie chodzić. Mam nadzieję, że znajdują te zielone mosty, bo, bo niektóre są naprawdę bardzo piękne i przechodzą na drugą stronę. Ale to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że nie jesteśmy sami. Powiedziałaś o pokrzywie? Ja powiedziałem o pokrzywie, ty wspomniałaś chyba o mrówkach, już nie pamiętam jak to Mówki było. Mrówki były też, ale chyba to były bydronki. Ja mam taką opowieść od Simony Kosak o pokrzywie, bo nie wiem czy wiesz jak się rozmnaża pokrzywa. Pokrzywa jest byliną, mhm. pisze Simona, i to prawda, ale potem na łupinie orzeszków, czyli tych nasionek, pokrzywa wytwarza ciała tłuszczowe, wysoko cenione przez mrówki. O. Gdy we wrześniu nasiona są już w pełni dojrzałe, robotnice przystępują do żniw i w pocie czoła czułek znoszą je do mrowisk. Zdarza się, że jedną siły zawiodą, druga spłoszona utraci orzeszek, inne porzucą niesiony prowiant i zajmą się martwym chrząszczem. Stąd okolice niektórych mrowisk porasta wał bujnie krzewiących się pokrzyw. Korzyść obustronna. Roślina zyskuje nowe stanowisko, a mrówki... Punkt aprowizacyjny bliżej domu. Fantastycznie, naprawdę. I znowu tutaj naprawdę warto, prawda, znać tę książkę pewnie na pamięć yy, i tutaj znowu wyjaśnia się wiele, tak? Gdzie co rośnie i dlaczego. No i oczywiście i właśnie to jest to, że wszystko ma swój powód, jakiś dlaczego to tu jest, dlaczego to... Nie, nic, słuchajcie, nie spadło z kosmosu, tak? Wszystko jest gdzieś w jakimś, w jakimś miejscu dlatego, że właśnie tam musi być I, i to jest piękne, żeby wiedzieć dlaczego tak się dzieje w naszym ogrodzie. Jeżeli bardziej poznamy ogród właśnie z, tego, z, tej, z tej strony dzikiej, to naprawdę poczuję, się w nim jak w domu. Nie tylko w samym budynku będziemy się czuć jak w domu, ale będziemy chcieli coraz więcej przebywać w ogrodzie, dlatego że będziemy się tam czuć jak u siebie, bo będziemy częścią tego. Kasiu, a czy taki dziki zakątek, dziki ogród? Ja wiem, że to jest pytanie retoryczne, ale chciałbym, żebyś jako projektant ogrodów powiedziała tak mocno i stanowczo. Czy on jest w ogóle możliwy na przykład w ogrodach miejskich, w takich założeniach miejskich, ale miejskich w sensie, że ktoś ma przy domu, w domu. Ma dom w mieście, ma ogródek. I co ja mam teraz zostawiać? Jakiś kawałek, jakiś dziki, jakiś zaniedbany, gdzie nie chodzę, gdzie nie płoszę zwierząt, gdzie pozwala mi żyć? Nie, no pewnie, że można. To nie o to chodzi, żeby nigdy nie wychodzić do tego ogrodu. To chodzi o to, żeby po prostu w tym ogrodzie było jak najwięcej roślin kwitnących, owocujących, które potem będą miały nasiona żeby nie było widać żadnej przerwy na ziemię, gleby. Gleba musi być cała za, za, zakryta roślinnością. Um, I po środeczku niech sobie leci meandrująca ścieżka. Można przejść na drugą stronę ogrodu, nie ma żadnego problemu, bo mówimy o małych ogrodach, prawda? Nie mówimy o ogromnych. Po prostu ogrody mają być wypełnione roślinnością, przy której cały czas nie kombinujemy. Nie chodzimy po tych rabatach, nie przycinamy do ziemi co 5 minut. Nie mamy trawy na całej powierzchni ogrodu, którą przycinamy co, 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 yy, co tydzień, albo mamy Robota, który cały czas jeździ. W takich te roboty są świetne, ale niestety z, z punktu widzenia trzmieliw, na przykład czy jakichś innych owadów, to, jest, to nie jest fajne. Także możemy, jeżeli macie malutki ogród i myślicie, że nie możecie być eco-friendly, możecie. Zasada jest taka, żeby wypełnić go jak największą ilością kwitnącej roślinności. Tak? I gdzieś tutaj jeszcze wcisnąć pomiędzy tą kwitnącą roślinność jakieś pojdełko. I ja Wam powiem, że ja projektuję różne ogrody, małe i duże, i te wszystkie ogrody. Każda ich część jest jak najbardziej przyjazna, przyjazna zwierzętom dzikim owadom. Nie jestem, nie jestem ogromną zwolenniczką stosowania dużych ilości i małej architektury w ogrodzie, tylko taką, co. Wiecie, takie naprawdę musi być. Ławeczka, jakieś małe patio, miejsce, gdzie można zrobić grilla, ścieżki. Tak, no, nie oszukujmy się, te rzeczy są potrzebne, ale. Nie jestem zwolennikiem właśnie używania jakichś ogromnych ilości betonu czy, czy kamienia nawet, tak? Y ewentualnie drewna. I, I myślę, że każdy może. Nawet, słuchajcie, możemy być eco jak mamy balkon, bo widziałam balkony wypełnione donicami z roślinnością kwitnącą i wiecie, i to nie jest tylko dla nich, to nie jest tylko dla tych mniejszych braci, tak jak to się mówi, ale to jest również dla nas, przecież my też z tego korzystamy. Zapachy, wygląda pięknie, wiele rzeczy możemy jeść, dodawać do sałatki. Nawet jeżeli mamy tylko parapet albo balkon. Nie ma problemu, bo ja wiem, bo ja sama zaczynałam od balkonu. I co? I też było zielono. Punkt taki, o którym mówiłaś na samym początku, jest bardzo ważny. Musimy powstrzymać się od stosowania przede wszystkim to, czy, chemicznych to, środków to, ochrony to, to roślin to ogóle... i nawozów sztucznych. To jest warunek konieczny, tak. konieczny do tego, żeby mieć ogród przyjazny tak. na I Ja to w ogóle słuchajcie, o tym nie myślę, ponieważ ja od zawsze, od momentu kiedy w ogóle zostałam ogrodniczką wiele lat temu, to mówimy tutaj naprawdę wiele, wiele lat. Ja w ogóle nigdy nie używam chemii w ogrodzie, dlatego dla mnie to jest takie normalne. Ale y, jak najbardziej y, to jest podstawa. Słuchajcie, nie używamy nie używamy oprysków y, sztucznych, tak? znaczy sztucznych, chemicznych, oprysków przeciwko grzybom, owadom, chwastom i nie używamy nawozów sztucznych. Tak? No, to, jest, to jest podstawa. No, w tym zamyka się cała tajemnica naturalnego ogrodu, dlatego że chcąc czy nie chcąc, przyczyniamy się do wyniszczenia y, dzikich mieszkańców naszych ogrodów przez albo wspomaganie produkcji tych, y, tych produktów, albo używanie ich u siebie. Już nie mówię, że sami siebie również trujemy. To jest dziki ogród, dziki ogród, który każdy powinien mieć, raz bardziej dziki, raz mniej dziki, ale, ale zawsze przyjazny naturze. Katarzynie, dziękując, powiem, że książka, z której pochodzą cytaty, które, które miałem, które polecamy wam do sięgnięcia, to jest książka o ziołach i zwierzętach autorstwa Simony Kossak. Jest też. Na Bugbicie widziałem w książkach, z, z, będę, będę słuchał tej książki o Puszczy Białowieskiej, posłuchałem początku niesamowity, w którym Simona pisze o tym, że Puszcza Białowieska umiera. Książka wydana kilkanaście lat temu, a jakże oddająca to, co się dzieje w tej chwili także z Puszczą Białowieską i z naszą przyrodą. Powoli, powoli, puszcza białowieska zemiera. Simona Kosa, Koziołach i zwierzęta, to były te cytaty. Kochani, nasz partner, czyli Bugbit, gdzie można posłuchać książek, o których mówimy, i jeszcze wielu, wielu innych to w różnych językach. Także po angielsku, Katarzyno, za zachęcam, i po rosyjsku ciocia może posłuchać chętni i w wielu różnych językach. Mamy dla Was taki kod dedykowany. Kod o ogrodach trzeba wpisać. Daje 30 dni darmowego dostępu w aplikacji BookBit dla nowych użytkowników w pakiecie premium. I polecamy wam, posłuchajcie tej książki. Nie wiem, pracując w ogrodzie. Tak jak słuchacie naszych podcastów, piszecie bardzo często, że słuchacie naszych podcastów, pracując w ogrodzie, tak samo tych książek Simony Kossak o ziołach i zwierzętach możecie posłuchać pracując w ogrodzie. Albo odpoczywając w ogrodzie. Dlatego, że to jest tak ogromna przyjemność leżeć w takim ogrodzie, który jest naturalny, i jeszcze słuchać o tym, co jest naturalne. No tak, Katarzynko, myśmy już ustalili. Kilka tygodni temu, że praca w ogrodzie jest odpoczynkiem. No, no ta, dobrze. <laughs> więc, dobrze. Więc obojętnie, czy pracujemy, czy leżymy, zawsze odpoczywamy w tym ogrodzie. Dokładnie. Także proszę mi tu nie narzekać, zawsze odpoczywamy. Tak jest. W opisie odcinka znajdziecie całą informację dotyczącą tego, jak można skorzystać z tej aplikacji i jak wpiszecie o ogrodach, to będzie taki ekstra specjalnie dla naszych słuchaczy. Dziękuję ci, Gatarzyno. Już wkrótce, już wkrótce, już za momencik będziemy widzieli się w Polsce, bardzo się cieszę. Bo jeszcze ile tydzień, jeszcze tydzień będę miał okazję Ciebie zobaczyć. Przypominamy, że zapraszamy wszystkich Twoich patronów w sierpniu na. Tak, na spotkanie patronów, Słuchajcie, 6 sierpnia spotykamy się u nas w ogrodzie, to jest sobota. Tylko pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie wysłaliście, moi drodzy patroni, maila do nas na biuro -małpa i w temacie na, nie napisaliście wejściówka, to musicie to koniecznie zrobić, tak? Dlatego, że musicie się, że tak powiem, zarejestrować. Już troszeczkę osób się zebrało, e, także bardzo się cieszę, nie mogę się szczerze mówiąc doczekać. W ogóle się nie mogę doczekać wyjazdu do Polski, dlatego że już się bardzo, bardzo stęskniło. <laughs> My też się nie możemy Ciebie doczekać. Naturalnie ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękuję Jacku, papa. Pa. Partnerem odcinka był BugBit aplikacja do słuchania audiobooków.